24 grudnia to dzień, jak jeden z wielu, szybko zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Rodzina naszych bohaterów nie przejmowała się jednak tym zbytnio, a była to bardzo ciekawa rodzina, jak zresztą sami zaraz zobaczycie. Teże, grając roczne dzieciąteczku na lirze, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Przecież zostałaś od zeszłego roku na święta.
Oj, Mariusz, już jest przestarzały, a ja mam gorsze od innych. Daj spokój, przecież co to dla ojca? W ogóle nie poczuję takiego wydatku, a Jankowi kupujecie więcej i co? No tak, masz rację. Musimy pokazać, że jesteśmy lepsi. Co wy ludzie powiedzieli? Oczywiście. Dostaniesz nowy telefon. Załatwię to z ojcem. Może w tym roku wakacje na Majorce? Bo w tym roku tylko się denerwuję! Potrzebuję nowy komputer, a ty wcale też grać nie mogę. I potrzebuję też kilku nowych gier. Ale syneczku, przecież w zeszłym tygodniu dostałeś nowe gry. No ale co z tego? Chcę więcej, stać na. Nie mam gdzieś, nie macie pieniędzy. A co? Ja mam być gorszy od kolegów ze szkoły? Jak mi nie kupicie, to ucieknę z domu i na pewno mnie gdzieś napadną. No dobrze, już dobrze, dostaniesz te gry. Nie interesuje to. Chcę nowy komputer i nowy kolej. No tak! Jak jest potrzebny, nigdy go nie ma! Oczywiście! Wszystko na mojej głowie! Boże mój Boże, za to! Jak widać na załączonym obrazku, to nie jest zwykła polska rodzina. Oni chyba nie do końca odczuwają ten świąteczny czas. Czas pełen magii i cudów. Pani Wiesia oczywiście przyszła i posprzątała. Przygotowała też wigilijną kolację. Rodzinka zasiadała wspólnie do stołu, jednak nie w pełnym składzie. Oczywiście Janek poszedł na koncert. Czas upływał im miło i spokojnie. Pojawił się ten dziadek, aby zjeść wspólnej kolacji. Jednak nic nie jest takie, na jakie mogło z początku wyglądać. Los jest przekorny i lubi płatać figle. Nie wtrącaj się, dobrze?
Co? Mam się wtrącać? Masz się nie wtrącać! Na to mi przyszło! Ej! Widzę, że u Państwa w rodzinie brakuje wspólnego czasu. A święta to czas miłości i spokoju. Wspólnego kolędowania, czas dobroci dla innych. Dobra, daj mi się prezenty i możesz sobie iść. Sami pośpiewujemy. Chociaż nie, aniołka został bez fajnie. Chwila, moment. Mam worku prezenty dla dzieci. Ale najpierw chciałbym sprawdzić, czy był grzeczny. Zacznę od najstarszego syna, Janka. Jest w domu? Nie ma go. Wyszedł na koncert. Chłopak jest głodny. Musi się wyszukać. To nie dobrze, że go nie ma. Na święta dla niego powinna być najważniejsza rodzina, a nie jacyś tam koledzy. Powinniście spędzać czas razem, jeśli macie tylko taką możliwość. Janek nic ode mnie nie dostanie. Racja! Ja też uważam! Jako! Jako chcesz tak mówić? Wiktorio, przyszła kolej na ciebie. Podejdziesz do mnie? Nie. Ona mnie powiada. W końcu dostanę swój telefonik. A co to? Mój telefon? Daję się. Jest dziecko, żebyś wyszła na zewnątrz do ludzi. Zaproś koleżanki na rolki. Rozmawiaj z nimi w realnym świecie. Zamiast ciągle wpatrywać się w ekran telefonu. No ja się nie zgadzam! Cicho bądź! Teraz pan gwiazdor mówi! Dobrze, dziękuję panu. Teraz zapraszam Mateusza. Podejdź do mnie, chłopcze. Pewnie tak, by dostanę łatwo. Mam dla ciebie filiłkę. Tak lubisz grać w gry. Spróbuj pograć z realnymi ludźmi w prawdziwym świecie. Mamo, no. Wyślij mnie w szkole. Chciałam zobaczyć, kto do was przyszedł. To ja panu, panie gwiazdorze, coś powiem o tym naszym doktorze. Cicho bądź! Niech cię tu nie zapraszam! Sama się zaprosiła. Panie gwiazdorze, kochana, to bezbożna rodzina. Oni nie uznają świąta. Ten niby wielki pan doktor. Chirurg niehabilitowany. Profesorek jeden. Starego żołnierzka. No. Tadeusz, wyprosz swoją! Chwila. Ja się nie skończyłam. Dzieciaki są strasznie rozpieszczone. Oni Boga w sercu nie mają. A ten dziadek, on jest najgorszy, to podrywacz i erodowany. Powinien się wstydzić, droga pani, nie zamierzam słuchać, że pani pobrażam. Każdemu się należy szacunek, a zwłaszcza podczas świąt Bożego Narodzenia. Ale dla pani też coś mam. Proszę, oto czekoladki, aby pani mogła sobie posłodzić te święta. A teraz niech pani wierszyk zostawi w spokoju. Właśnie, idź sobie w obronę. Wróciłem do was. Zaraz zasiądź z wami do wspólnej kolacji biblijnej. Uda to na koncert. Zobaczyłem rodzinę. Byli razem, gratulali swoich dzieci. Obiecałem, że trzeba mieć taką rodzinę. Po 3 tygodnia razem.
da na rację. Wreszcie zaczynacie rozumieć, o co chodzi. Bądźcie w ten dzień razem. Jesteście rodziną. Nic nie jest ważniejsze niż rodzina. Żadne prezenty ani pieniądze nie zastąpią. Dzieciaki, oddawać prezenty. Ale dlaczego? Przecież i tak wam się nie podobają. A są dzieci biedne, które czekają na takie prezenty. Przecież wy macie wszystko. Ja dobrze, masz rację. Oddajmy im dzieciom. Diable, aniołku, nasza misja dobiegła końca. Zostawmy ich sami. Nie liczy się nic oprócz rodziny.